Twidda. Ernie Twidda, cudowna muzyczna skrzynka. Claude Thorneyland ze swoją orkiestrą gra Mussorgskiego, opracowanie Gila Evansa. To nagranie powstało w 1946.
Była taka piosenka śpiewana przez Bezy Smithu. Nikt cię nie zna, kiedy masz kłopoty. Grają to w Czechosłowacji. Traditional Jazz Studio, a śpiewa Ewa Omerowa. Teraz dwaj panowie, którzy nie potrzebują rekomendacji. Boję się, że nie pamiętam ich nazwisk. Trzeba odwrócić się i odejść.
Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Paweł Malinowski. Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Gorlic. W trakcie przemówienia mówił o osiągnięciach swojego rządu. Obwiniał też opozycję o działania przeciwko interesowi Polski. Znaczną część przemówienia premier poświęcił działaniom opozycji. Między innymi oskarżał Donalda Tuska o realizowanie niemieckich interesów. Że oni w ogóle nie mają programu, bo wiecie, gdzie można wyczytać ich program? W niemieckich gazetach. Tak jest. Premier Mateusz Morawiecki, wyliczając sukcesy rządu, mówił m.in. o modernizacji polskiej armii, 14. emeryturze dla seniorów i świadczeniach 800+. Zachęcał wyborców do udziału w wyborach i w referendum. Głosujcie jak chcecie, ale wykonajcie ten obowiązek demokratyczny. Od tego zależy nasza przyszłość, nasz los. Szef rządu podkreślał, że mur na granicy z Białorusią, o który również zadane będzie pytanie w referendum, pozwoli na zabezpieczenie Polski i obronę granic przed prowokacjami grupy Wagnera oraz reżimów Łukaszenki i Putina. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Tymczasem o tym, że wkrótce przedstawi program wyborczy opozycji, mówił Donald Tusk na spotkaniu we Włocławku. Jak przedstawił to w rozmowie z wyborcami, prezentacja zajmie cały dzień i będzie to program nie tylko na 4 lata, ale ma zawierać także 100 konkretów na pierwszych 100 dni. Do spięcia wyborczego doszło w Koninie. Na spotkaniu polityków Koalicji Obywatelskiej pojawił się rolnik, który skrytykował PO za odebranie wcześniejszych emerytur. W odpowiedzi poseł Sławomir Nitras stwierdził, że tu cytat, wszyscy mają iść równo na emeryturę. Słowa te krytykuje minister rolnictwa Robert Telus. Przede wszystkim przypomina mi się przecież ustawa, którą wprowadziła Platforma w Polskim Stronnictwie Ludowym, która podnosiła wiek emerytalny rolnikom 7 lat, a rolniczkom 12 lat, 55 lat. Tutaj widać jest, że Platforma Obywatelska działa przeciwko polskiej wsi. Więcej o tej sprawie na portalu polskieradio24.pl. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami i upałami w wielu miejscach kraju dziś, jak i jutro. Temperatura maksymalna przekroczy 30 stopni. Jak powiedziała Emilia Szewczak z Biura Prasowego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chłodniej będzie jedynie na krańcach południowych i na północnym zachodzie. Obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia przed upałem, które obejmują prawie całą Polskę, poza województwem zachodniopomorskim, częścią województwa pomorskiego i obszarami podgórskimi Sudetów oraz Karpat. Ciepło będą także nocem na przeważającym obszarze kraju. Temperatura będzie w okolicach 20 stopni lub będzie przekraczać tę wartość, a więc będziemy mieli do czynienia z nocami tropikalnymi. Eksperci radzą, aby w taką pogodę spożywać dużo płynów, nie dopuścić do przegrzania organizmu i jeśli nie jest to konieczne, nie wychodzić na słońce między godziną 11 a 17. Synoptycy zapowiadają, że początek tygodnia będzie już spokojniejszy. Trwa ewakuacja zagrożonego pożarami największego miasta na północy Kanady, Yellowknife. Do akcji włączyło się kanadyjskie wojsko. Ewakuacja miasta miała zakończyć się do wczorajszego popołudnia, jednak zapowiedziano dalsze loty ewakuacyjne także dziś. Mieszkańcy 20-tysięcznego Yellowknife zaczęli wyjeżdżać w środę autostradą, która jest jedyną drogą łączącą to miasto z innymi częściami Kanady. Bieżący rok jest rekordowy pod względem liczby pożarów w Kanadzie. W około 5,5 tysiącach pożarów spłonęło ponad 13,4 miliona hektarów lasów. Obecnie trwa ponad 1000 pożarów. To są aktualności jedynki. Rząd Argentyny ogłosił porozumienie z właścicielami supermarketów. Umowa przewiduje ograniczenie miesięcznego wzrostu cen do maksymalnie 5% w okresie 90 dni. Inflacja w Argentynie osiągnęła w lipcu poziom 113%, a w październiku mają odbyć się wybory prezydenckie. Porozumienie ogłosił minister gospodarki, podkreślając, że celem jest ustabilizowanie cen w okresie przedwyborczym. Porozumienie przewiduje ulgi podatkowe dla supermarketów, które w tym okresie nie podwyższą cen ponad 5% miesięcznie oraz system kredytowy dla małych i średnich firm, które zaopatrują supermarkety w towary.
Wcześniej ministerstwo poinformowało o zamrożeniu cen paliw do końca października po osiągnięciu podobnego porozumienia z przemysłem. Zdaniem ekonomistów porozumienia te nie zapobiegną jednak dalszemu wzrostowi inflacji i cen w całej gospodarce oraz nie zahamują dewaluacji argentyńskiego peso. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na termometrach dziś od 28 stopni na Pomorzu do 32 na wschodzie kraju. W całym kraju możliwe przejściowe opady deszczu. Synoptycy ostrzegają przed burzami, lokalnie z gradem. Najmniejsze szanse na wystąpienie tych zjawisk są na zachodzie kraju. Polskie Radio. Program pierwszy. Jedynka. Tak to bywało. Sobotni przedsit w radiowej jedynce. W tej godzinie między innymi wrócimy do płyty zespołu Republika zatytułowanej 1991. Album Republiki w jedynkowym przedporanku prawie w całości wsparciem ulubiony muzyk Grzegorza Ciechowskiego i Jan Andersen. Thank you.
grał Ian Anderson. Mijają dziś 32 lata od wydania płyty zespołu Republika zatytułowanej 1991. Album realizowano po reaktywacji Republiki. Nad jego powstaniem pracowali Zbigniew Krzywański, Sławomir Ciesielski i Grzegorz Ciechowski. Thank you.
Pożarła ich!